Hejka! Wiem, że bardzo stęskniliście się za serią 100 Dzieci Challenge, więc zapraszam na kolejne przygody Sintry, więc zostawcie bilecik na ten film, czyli łapeczkę w górę i zapraszam. Mam nadzieję, że nie zapomnieliście, jak wygląda Sintra. Mieszkamy również z Iwanem, naszym najstarszym synem, Ignacym, naszym drugim synem, piękną, fajną Olką, a Olka to jest nasza pierwsza córka, jest też Harry i nasza najnowsza córeczka Stokrotka, która jest przepiękna z tymi niebieskimi oczkami. Ubrałam ją jeszcze w super strój motylka, jest taka przesłodka. Mieszkamy w takim pięknym apartamentowcu i nigdy nie mieszkałam w takim bogatym. Zazwyczaj jak już grałam z dodatkiem Miejskie Życie, to wybierałam dwa mieszkania na przemian, w tym nigdy nie byłam. To jest ogromny balkon i dopiero tak naprawdę przetestuję z wami, jak się mieszka w takim miejscu. Dowiemy się, czy warto, czy nie warto, czy to była dobra decyzja. Drzewo genealogiczne Sintry wygląda w ten sposób, że ma tutaj piąteczkę dzieci. Co najlepsze, nie ma ani jednych bliźniąt. Każdy jest jedynakiem, ale może teraz się uda, bo Sintra jest w zaawansowanej ciąży. Trzeci semestr za 3 godziny, więc niedługo będzie poród. Matko, przesłodki jest ten plecaczek. Czas, abym was oprowadziła, moje ptaszynki, bo troszeczkę się tutaj zmieniło. Posprzedawałam wszystkie rzeczy z ekwipunków naszej rodzinki i zrobiłam malutki remoncik, chociaż akurat nie w tym pomieszczeniu. Najpierw wam pokażę tak z daleka, żebyście widzieli, o co chodzi. Więc jak tutaj mamy taras i wielki salon, to tutaj są dwa pomieszczenia skończone, z których jestem niezmiernie dumna. I zacznijmy sobie od pokoju małych dzieci. Wygląda on tak. Tu jest jedno łóżeczko, tu jest dużo rzeczy do roboty i tu jest drugie łóżeczko. Zapraszam was teraz do łazienki i jestem dumna z tej łazienki, jest przepiękna. Patrzcie na te fajne obrazy, jest kolorowa. No właśnie, pełna życia, super, że mogę was oprowadzać, o właśnie. Tak trochę się będzie działo z kamerą w tych mieszkaniach w miejskim życiu. To jest taki minusik, że ta kamera na tabie strasznie świruje, ale idzie się do tego przyzwyczaić. Mamy sobotę, 6 rano, kiepskie wskazówki dotyczące korzystania z nocnika, uczyła swoje dziecko i źle nauczyła. Niech przygotuje śniadanie dla wszystkich. Czas obudzić dzieci, pokażę wam też górę, bo tutaj też troszeczkę zrobiłam. Jak może, o właśnie, nasze dzieci śpią w łóżku Sintry, na razie wam pokażę tak z daleka. A więc to będzie taki duży pokój dla dzieci i tutaj te dzieci będą miały łazienkę, a tutaj będą miały taką bawialnię albo miejsce na biuro czy coś w tym stylu. Tu mamy jakby dwa korytarze, nie wiem co z tym zrobić, trochę za dużo miejsca. Tu będzie kolejna toaleta, czyli trzy toalety będą w naszym mieszkaniu. I przeszliśmy teraz do pokoju Sintry i jak możecie zobaczyć, jeszcze tu jest tak nie do końca poukładane, ale chcę wam pokazać właśnie pokoik dla małych dzieci. To jest właśnie on, jest kolorowy, jest tutaj kanapa, taka lampa, półka na książki, a Sintry biuro przyniosłam tutaj. W ogóle świetne mieszkanie, ale ogromne jest. Chyba jeszcze takiego ogromnego mieszkania to, nie wiem, nie wydaje mi się, żebyśmy w takim ogromnym mieszkali. Nie wiadomo, za ile jest poród, więc może być w każdym momencie on. Plan na dzisiaj jest taki, żeby wykorzystać naszych dwóch nastolatków. Oni dostaną lada moment szóstkę, jak pójdą tylko do szkoły. Chcę ich wykorzystać, żeby dzisiaj uczyli tą dwójkę mniejszych dzieci, Harry'ego i Stokrotkę, a Sintra rusza na cały dzień na miasto, bo ona ma niemal spełnioną aspirację. Musi pocałować jeszcze 9 Simów i przydadzą nam się nowi kandydaci na kolejnego męża chłopaka, bo trzeba działać. Ale najpierw zawołajmy sobie wszystkich na śniadanie. Bardzo dobrze się czuję w tym mieszkaniu, chyba dlatego, że jest tyle okien, a jak pewnie wiecie, ja mam zboczenie na temat okien. Po prostu kocham pomieszczenia, gdzie jest dużo okien i to jest takie świetne światło. Co, kręgosłup boli? Poznaliśmy jakiegoś Jerzego, on jest rudy jak ja, więc myślę, że będzie dobrze. O Boże, się przytulacie? Jakbym szybko urosły relacje, to dzięki temu uprzejmemu zapoznaniu. Ej, pociesza nas, ale słodziak. Całujemy go pod jemniołą, tak? Dobra, udało się. I czy teraz nam zaliczy tego Sima? O, mamy dwóch, jak super. Ej, czekaj, idzie kolejny. I on jest listonoszem albo jakimś takim, ma fajną sylwetkę, ale coś ma nie tak z oczami. Trochę on mi wygląda na takiego Sima, który dopiero co się wygenerował. Myślę, że w połączeniu z oczami Sintry może wyjść naprawdę ciekawe dziecko, więc zróbmy to uprzejme zapoznanie i zobaczcie, jak ono świetnie działa. W ogóle mamy już o połowę mniej roboty. Kliknęłam to uprzejme zapoznanie i patrzcie, co tutaj się dzieje. Już mamy z nim tak dużo kontaktów, więc on jest naszym kandydatem numer 2 na dziecko. Pierwszy jest ten rudy. O, on ma na imię Kazuya, czyli jest Japończykiem. W domu chłopcy uczą swoje młodsze rodzeństwo. Biorę wszystkie nasze dzieci w tą miejscówkę, którą teraz pójdziemy, bo jakbym ich zostawiła, to by po prostu się nie uczyły, a chcę wykorzystać ten czas, wszyscy są ogarnięci. Wilkołacze Bar jest całkiem spoko miejscówką. Wszyscy już sobie idą usiąść. Co ci się stało? Histeryczna jest! O nie! Ej, trzeba szybko coś ogarnąć, żeby nie była... Boję się, że mi odejdzie czy coś.
każe jej się zdrzemnąć na ławce, nie? Dzieje się coś dziwnego, przyszedł jakiś dziwak, w ogóle zagadamy do niego, zawsze tam pocałunek możemy mu skraść. I zobaczcie, co tutaj się dzieje. Ile jest Simów w tym samym ubraniu, miksologów, którzy czekają na swoją zmianę w pracy, przyszli wszyscy czterech, nie wiem, czy oni mają jakiś problem z kadrą czy coś. Mamy kolejny pocałunek i ja patrzę, że jakieś 10 zł zarabiamy. Mówię, o co chodzi? A tu nasza córka gra sobie pod kiblem i wszyscy przychodzą i dają jej pieniądze. Ej, ale przyszli przystojniacy, ten i ten, podobają mi się mega, idziemy tam. A nasze dzieci sobie tańczą w tym czasie, bardzo fajnie, bardzo... Oj, Harry, poczekaj, niech mama tylko pocałuje kolejnego faceta. O, w ogóle chce jej się do toalety, trzeba ją ogarnąć, którego mamy szóstego już. I już się idzie tutaj, zaraz, oj, ty nieładnie. Ej, znowu chyba ktoś umarł, hej, dzwonię, żeby cię poinformować, że Lesio nie żyje. O nie, piesek. Ej, no trzeba sprzątać po swoich dzieciach, nie ma co. Ej, mam bekę z tego, że ona zarabia nam pieniądze i sobie wybrała w ogóle miejsce pod kiblem, żeby grać na tych skrzypcach i ludzie ją słuchają. Ojejku, przyszedł do nas Jerzy i uważa, że Sintra jest spoko i chce zostać przyjaciółmi. Możemy zostać tymi przyjaciółmi, nam tam nie zależy na tym za bardzo. Obiecująca debiutantka Olaf wkroczyła na drogę sławy. Co? Olaf, przez to granie na skrzypce jesteś sławna? Ej, w sumie nam zarobiła nieźle... Niezłego hajsu nam zarobiła, ale głodna jest, wracaj do domu, zaraz pójdziemy zjeść. Jak słodko, bo dzisiaj są walentynki i rodzeństwo sobie wręcza prezenty na te walentynki. Bo chyba mu się nie spodobał ten prezent, ona dała mu swoją lalkę. Dobra, zapraszam do jedzenia dzisiaj na kolację skarb błotny, niemal jak na Wigilię. Najwięcej przy dzieciach to nam pomaga Iwan. Szkoda, że on się jutro prawdopodobnie wyprowadzi. Nie, pojutrze, w niedzielę, jak pójdzie do szkoły. Nie. Nie, sąsiedzi hałasują. Nie wierzę w to, a właśnie chciałam z Sintrą iść spać. Aj, a na piętrze też słychać, ale jak głośno puszczają muzykę. Weź Sintra tutaj, a można do nich, wal w drzwi, zapukaj uprzejmie. Dobra, jest nowe mieszkanie, już myślałam, że się pozbyłam hałasujących sąsiadów, a się okazało, że jednak nie. O, wyszła jakaś babka. Siema, czy ty też jesteś w ciąży? Uprzejmy zapoznanie, spróbujmy teraz kulturalnie. Cześć. Mol książkowy, infertywna. I takie imprezy robisz w domu z takimi cechami? Aha, sypie nas z konfet. Słuchaj, wiesz co, trochę za głośno u ciebie było, a ona... Zabawa! Nie, ona ma jakiegoś... Nie, ona chyba coś brała, serio. Dobra, wysyłam spać Sintra, bo ona jest... Gdzie wy poszłyś? Gdzie one poszły? Getting some food. 10 dolarów. Co jest? Ja nie mogę jej wrócić. Ej, obczajcie to, że nasza sąsiadka nas zabrała w jakieś tajemnicze miejsce, z którego ja nie mogę Sintry wrócić tutaj. Ej, wracaj Sintra, to będzie zaraz rodziła, to musi się wyspać. I nie ma, ona sobie gdzieś poszła na jedzenie z przyjaciółką nową i Elo. Wiecie, kto zniszczył ten domek dla lalek? Stokrotka. Właśnie to zrobiła. Zaczął się poród. Ojejku. To ten moment, kochani. To ten moment rodzimy. Dzień dobry bardzo. I widzę, że znowu będzie dzisiaj przyjmował poród duch. I też duch siedzi na recepcji. Bardzo szkoda, bo ja miałam taki nicny plan. Musimy pocałować jeszcze jednego Sima. Ja chciałam pocałować ducha lekarza. Ale skoro duchem lekarzem jest babka. O, przyszła pani pielęgniarka. Może pielęgniarkę pocałujemy. Kamil, piękniś. Jakiś pacjent przyszedł. I naprawdę jest piękny. Piękniś. Patrzcie, jakie piękne, rzadkie kolor oczu. U Simsów się takie nie zdarza. Chodźmy go przywitać. Poczekaj, bo muszę kontrolować kondycję jeszcze. O, dostała piżamę porodową, ale jeszcze może by nam się udało. Dziecię wyspy uwielbia naturę. Taki wolny, frywolny duch. Bardzo mi się ten piękniś podoba. Jest świetny. Czy możemy go pocałować? Weź w ogóle tam z nim flirtuj na początek. Ej, chyba nic nie będzie z tego pocałować. Jest pierwszy pocałunek. Rodzi właśnie, nie? Ale udało się. I mamy, słuchajcie, 10 Sima zaliczonego, nie? Na porodówce, w trakcie porodu. Tego jeszcze nie grali nigdzie. Jesteśmy geniuszami prawdziwymi. Jest, udało nam się. Zdobądź złoto na 3 randkach. Miej 8 chłopaków lub dziewczyn. Kurde, wiecie co? Chyba zrezygnujesz z tej aspiracji. Nagroda też nie jest dla mnie ciekawa, no bo manipulatorzy nigdy nie wywołują zazdrości u innych Simów bez względu na okoliczności. Nie jest to nam potrzebne. Ja lubię, jak Simowie są zazdrośni o nasze Simki, prawda? Dobra, weź idź już urodzić. Także sama się położysz na tej... Tak, sama się położyła. Lol. Boże, dobra, teraz trzymajcie widzowie kciuki, żeby to w końcu były bliźnięta, bo mamy 5 dzieci i to są wszystkie pojedyncze dzieci. I nie wiem, dlaczego, chyba Sintra po prostu ma wyjątkowego pecha, bo u Patryśki to wchodziły bliźniaki, a nawet trójeczki raz na jakiś czas, a Sintra po prostu zero, nie? Dzień dobry. Tak, to znowu my, to nasz 6 poród. Marzę o tym, żeby były bliźnięta, nie obchodzi mnie płeć zupełnie.
tylko choć żeby były bliźniaki, nie? Gratulacje, to chłopiec, jak nazwiemy? No więc właśnie, jestem pod naszym ostatnim filmem 100 dzieci challenge i teraz potrzebuję jakiegoś imienia dla chłopca. I widzę Vincenta! Bardzo mi się podoba imię Vincent. Nie wiem czasami, czy jak kiedykolwiek będę miała dziecko chłopca, to go nie nazwę Vincent, bo to jest piękne imię, no i też był spoko malarz, chociaż był szalony. Ale można powiedzieć, że Sintra też jest szalona z tymi dziećmi, że robi ten challenge, więc wszystko pasuje. Dzięki Ci, kochana bagietko, za propozycję imienia. Jeżeli chcecie Wy nazwać kolejne dziecko, to napiszcie w komentarzu, jak ma się nazywać i koniecznie mnie zasubujcie. No dobrze, no to mamy Vincenta i błagam, żeby było kolejne dziecko. Trzymam kciuki. Nie ma! Boże, znowu jedno! My nigdy nie skończymy tego 110 czynszek, tak dalej będzie. Ej, ale jak ona patrzy na niego! Patrzcie, ja tego wcześniej nie wychwyciłam nigdy. Jaka jest szczęśliwa i w ogóle chyba ten Vincent to będzie jej ulubieńcem, tak mi się wydaje. O, przywitała się w ogóle z lekarką teraz, dopiero po porodzie, nie? Jak ty tam usiadłaś? Ej, ona nawet nie przywitała się z dzieckiem własnym. No właśnie, weź Vincenta na ręce. Vincent to piękne imię. Siema Vincent, jak ryczysz fajnie, lubię już ciebie. No i Vincent jako pierwszy trafi do dziecięcego pokoju. Witam serdecznie ciebie, Cintrunia, ale jesteś głodna i w ogóle znowu ktoś popsuł ten domek dla lalek i widzę, że na czas porodu przyszedł Face, nasz pierwszy tatuś, on zawsze można na nim polegać, super. Tu jest dziecko, chodź tutaj sobie usiądź i zjedz. O, patrzcie jak słodko. Ten pokój jest w ogóle bardzo duży. Leży nasz Vincent piękny. Dzisiaj urodziny ma Harry i jest mi bardzo smutno z tego powodu, że nie zdołałam go wcześniej dorosnąć, ale w ogóle był strasznie niezadbany, teraz go myjemy, zaraz go dorośniemy i zobaczcie, zostało mu tylko kilka procent levelu komunikacji i pół levela korzystania z nocnika, no trudno, no i dzięki, że nam w ogóle sprzątasz. Ej, Luka przyszedł do nas, to jest chłop, którego poznaliśmy wtedy, kiedy ona robiła challenge, żeby pocałować 10 Simów. Nie wiem, nie wiążę z nim jakiejś super przyszłości. Dobra, mamy urodziny Harry'ego. Okej, Harry dorasta, będziemy mieli jedno niemowlę, jedno małe dziecko, dwójkę dzieci, dwóch nastolatków, którzy są już na wylocie właściwie. Oni lada moment się wyprowadzą od nas i on jest dzieckiem wysp. Ja zawsze biorę te losowe cechy. Harry, wyglądasz epicko w tej fryzurze, zostawiam ci ją, to będzie twój znak rozpoznawczy. Ty, ale nawet ma taki dziwny strój, jakby strój czarodzieja czy coś takiego. Częstujcie się pysznym tortem czekoladowym wszyscy. O, jaka świetna rodzinka, Boże, kocham takie momenty w Simsach, jak wszyscy sobie siedzą, jedzą i tak, wiecie, każdy się cieszy. No dobrze, więc ja teraz wybiorę inną aspirację dla Sintry i myślę, że wezmę oczywiście tą związaną z rodziną, z dziećmi. Myślę, że ona to szybko wbije, bo ma dużo z tych rzeczy właśnie, zobaczcie, już coś wbiła. O, dobra, jest i on, Jerzy. O nie, nasze dziecko tam płacze do góry, wał góry, a ja tego nie widziałam, bo jest mega daleko. Bo wiecie, na górze są te sypialnie i zastanawiam się, czy nie przenieść tego pokoju dla dzieci jednak na dół, żeby mieć to dziecko pod kontrolą. O Boże, Luka tutaj przyszedł. Dobra, Luka, weź wypad zrób. Dobra, dziecko ogarnięte, można teraz zacząć flirtować, zawołaliśmy tutaj go. A ty chyba idziesz zobaczyć swojego brata dopiero, co? Dobry jesteś. Poznaj nowe rodzeństwo. W ogóle przynieśliśmy jego brata do domu, już leży cały dzień. On sobie przyszedł teraz poznać nowe rodzeństwo. Jeszcze niezadowolony. Wiecie co? Ola bez przerwy gra na tych skrzypcach, nie? Stoi tu i gra. To ja sobie pomyślałam, lekcja ma odrobione, że dzisiaj jest jeszcze niedziela. Ja ją wyślę tutaj. Tu jest stanowisko i niech sobie gra na napiwki. Mamy malutki problem tutaj. Luka jest zły na Jerzego, że Sintra z nim flirtuje i nie podoba mu się to, a Sintra tam próbuje go poderwać, nie? Postaraj się o dziecko, jest. Dobra, postarajmy się o dziecko. Okej, no to powodzenia, mam nadzieję, że się uda. O, włączymy aurę emocjonalną jeszcze. Dobra, próbuję drugi raz z rzędu. O nie, Boże, co ty tu robisz? Kamil pięknie się uważa, że Sintra jest spoko i chce, aby zostali najlepszymi przyjaciółmi. Ej, ale ten Kamil mi się podoba też. Ja nie wiem, którego... Ej, wiem, co zrobię. Tego wysyłam już do chaty. Nara! I teraz zajmiemy się tym. Ten wychodzi, ta się z tym przytula, jaka jestem dwulicowa teraz, nie w tych Simsach, ale to już jest 100 dzieci challenge. I z nim też zrobimy barabara i zobaczymy, z kim wyjdzie to dziecko przyszłe, nie? To będzie taka niespodzianka, takie losowanko to będzie. Ej, no to miałeś iść do domu, co ty tu jeszcze robisz? Wyślij do domu. Nie wiem, co on tu robi. Czemu on nie idzie do domu? Teraz dopiero idzie. Kurde, jeszcze by nas prawie przyłapał. Ej, synek! Ty nie masz swojego łóżka? Weź iść do siebie spać, co? Tam przed chwilą twoja mama coś robiła. Dobra, oni robią to tutaj. O, babcia dzwoni i do Harry'ego składa życzenie na urodziny. Jak miło.
O, widzę, że on się stara, pokazuje, że będzie dobrym ojcem, a my właśnie skończyliśmy z nim robić barabara i widzę, że już Sintra jest w ciąży, ale specjalnie nie robię testu, bo teraz musimy troszeczkę zarobić, nie? Bo potrzebujemy kupić łóżka i zrobić pokój dla dzieci, bo mamy za dużo tych większych dzieci starszych, one nie mają gdzie spać, a śpią po kanapach, więc ja wysyłam w końcu po tak długim czasie Sintrę do pracy, żeby nagrała jakiś filmik, vlog z poradami sercowymi, o tak, weź porad dziewczynom, co mają robić, żeby mieć dwóch facetów równocześnie. Jacob chce, żeby Sintra została jego dziewczyną. Nie, my nie możemy, my robimy 100 dzieci challenge, chłopie. Miło mi, że tak ci zależy, ale nie. A Jacob to jest w ogóle ojcem Vincenta, nie? Sintra nagrywa filmiki poradnikowe i wchodzi i nagle... Kto jej wchodzi do pokoju? Czekajcie, ktoś otworzył drzwi, ale nie wszedł finalnie. Nie, no kurde, włazi ten chłop tutaj, nie? I się smuci, że go odrzuciła. No super, że nam psujesz filmik, nie? I co on w ogóle odwala? Wyobrażacie sobie, że oglądacie filmik poradnikowy, sercowy waszej ulubionej youtuberki. Nagle wchodzi jakiś chłop za nią i mówi, że ona go nie chciała i zaczyna węszyć, czy coś takiego. Aha, i teraz przyszedł nawalać zabawkę naszego dziecka. Dlatego nazwę ten poradnik, jak zerwać z chłopem. Witam, witam, jest 6 rano, będzie mi brakowało Iwana. Ale dzisiaj dostanie na stówę 6 w szkole, tak samo jak jego brat, również nastolatek Ignacy. Ignacy ogólnie dużo przytył u nas w domu, bo ciągle je dobre rzeczy i się tak trochę zrobił większy. Ale jest szansa na to, że Ola będzie też nastolatką, bo dostanie 6 dzisiaj w szkole. To może nam trochę wtedy pomoże przy tych mniejszych dzieciach. Może z Harem nam dobrze nie poszło, ale 100-krotka za to ma całkiem fajne wyniki i myślę, że może jutro też ją dorośniemy. Plus jutro ma urodziny Vincent. Kochani, Vincent ma jutro urodziny. Więc jutro zapowiada się bardzo ciekawy dzień. Co chłop robi, to ja nawet nie wiem. Wyciąga co chwilę jedzenie, chociaż nie jest głodny. Patrzcie, ma full ma, nie? Tutaj, że jest najedzony. A wyciąga co chwilę jedzenie i je. Jeszcze takie, wiesz, że chce, ale nie chce. I nie wiem, co on robi. I on co chwilę nam lodówkę pustoszeje. O Boże, co ty robisz? No dobra, to miłego dnia w szkole. Wszyscy sobie idą teraz ładnie do szkółki. Powodzenia, powodzenia, powodzenia. Nara. Bardzo fajnie mi się żyje w tym apartamentowcu z Simami. Naprawdę jest tutaj tak fajnie, to światło, od razu inna energia, też inaczej się gra w Simsy w takim ładnym domku. Przyznam wam, że nigdy nie doceniałam tego dodatku Miejskie Życie, a wiem, że jest ulubionym dodatkiem wielu graczy. A wy, jeśli chcecie sobie kupić Miejskie Życie, to polecam wam kupić na Instant Gaming, bo jest minus 61%, jak możecie zobaczyć, bardzo się opłaca. Nie płacicie 187 zł, tylko 74, a jak macie Miejskie Życie, to jest mnóstwo promocji na inne Simsy. Minus 60%, 50%, minus 28% na najnowszy dodatek. Polecam wam, link macie w opisie i w komentarzu przypiętym pod tym filmem. A ja się z wami żegnam i lecę montować ten film. 100 dzieci challenge, jak zwykle zawsze w poniedziałki, tylko dzisiaj jest trochę później, bo odwaliłam coś takiego, że wczoraj o 21 wypiłam sobie kawę i do 4 rano nie mogłam zasnąć. Pozdro życie na krawędzi. A ten film to ja zaczęłam nagrywać o 12, a już jest 15, więc pewnie jakoś o 17 go wrzucę dla was. I 100 dzieci na stałe wracają w poniedziałki, także do zobaczenia za tydzień. Hejcia!